Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przygruntowymi przymrozkami. Unia Europejska notuje nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi. Więcej stref wolnych od ASF. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi przygruntowymi przymrozkami, zwłaszcza w najbliższy weekend. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed przymrozkami aż dla 5 województw na północy naszego kraju: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. W nocy temperatury przy gruncie mogą dochodzić w niektórych miejscach od minus 1 do nawet minus 3 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega rolników, sadowników i leśników oraz apeluje, aby zabezpieczyć uprawy. Przypomnijmy, przymrozki, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, spowodowały ogromne straty w wielu uprawach. W niektórych miejscach, jak na przykład sadach morelowych, szacowano je nawet na 100%. Bilans handlu produktami rolno-spożywczymi w Unii Europejskiej osiągnął rekordowy poziom w 2023 roku, wynika z najnowszego sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską. Wywóz z Unii Europejskiej osiągnął wartość ponad 220 miliardów euro, przy czym przywóz do Unii Europejskiej wyniósł około 158 miliardów euro w 2023 roku, co dało łączną nadwyżkę w wysokości około 70 miliardów euro. Głównymi czynnikami napędzającymi wywóz z Unii Europejskiej były przetwory zbożowe, produkty mleczne i wino. Jeśli chodzi o przywóz, Unia Europejska nadal odnotowuje deficyt handlowy w niektórych kategoriach produktów, takich jak nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe, owoce, orzechy oraz kawa, herbata, kakao i przyprawy. Wraz z wiosną rośnie apetyt na sezonowe owoce i warzywa. Pierwsze krajowe truskawki już pojawiły się w sklepach, powoli na rynek wracają maliny. Krajowe warzywa i owoce, które dopiero wchodzą na rynek, zawsze mają wygórowaną stawkę. Wpływa na to wiele czynników, dopiero wysyp danych rarytasów ustabilizuje cenę za kilogram. Tegoroczne maliny zawitały wcześniej o blisko 2 tygodnie. Rok temu pierwsze owoce trafiły do sprzedaży w drugiej połowie maja. Owoców jest jednak bardzo mało, pochodzą ze szklarni, dlatego też ich cena może szokować. Obecnie na rynku hurtowym w Broniszach kilogram malin kosztuje od 65 do 85 zł. W pierwszym dniu występowania cena sięgnęła nawet 100 zł. Na bazarkach oczywiście ceny mogą być wyższe od hurtowych. Na początku maja klienci mogą też trafić na pierwsze czereśnie. Na razie owoce pochodzą z importu. Za kilogram trzeba obecnie zapłacić około 100 zł. Dopiero wzrost podaży i pojawienie się krajowych produktów zredukuje ceny o ponad połowę. Spadki stawek widać za to już w sektorze truskawek, wciąż szklarniowych i tunelowych. Główny lekarz weterynarii ogłosił, że w myśl ostatniego rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej teren kilkudziesięciu gmin został uwolniony ze stref ASF. Rozporządzenie objęło część obszarów województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Z kolei na terenie kilkudziesięciu innych gmin obowiązujący od tej pory obszar objęty ograniczeniami 2, czyli strefą różową, zmieniono na strefę niebieską. Chodzi tu o lokalizację w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Z kolei ze względu na występowanie nowych ognisk ASF-u dzików, teren strefy różowej poszerzono o następujące lokalizacje: gmina Roguź i część gminy Grudziądz, część gminy Nowy Dwór Gdański, część gminy Pielgrzymka w powiecie złotoryjskim.